A więc dobrze, słuchajcie, to jest tak, tak to wyszło, poczarowałem trochę, tutaj nie łączyła ścieżka jedna, dlatego nam to nie działało. Tak to wygląda, słuchajcie, na razie on się grzeje, ja to palcem dotykam, troszeczkę odstrasza w radiu też to słychać, efekt końcowy zestrojenia, w tej chwili to ma gdzieś około 2 watów mocy. Może nawet troszeczkę więcej, sądząc po stabilizatorze. No dobra, ale co z audio? Podłączmy sobie teraz tutaj. Moment, tylko sobie tutaj wstawimy w podstawkę telefon. Zamontujemy. Ok. Chyba coś będzie widać, może. Dobra. Podłączmy sobie generator albo jakiś sygnał. Sygnał audio. Skąd jest sygnał audio? U panie. Sygnał audio. Jakiś player by się przydał audio. Dobra, najpierw podłączymy sobie. Kawałek przewodu koncentrycznego do audio. Albo inaczej. Generator. Włączmy generator. To gdzie jest teraz generatorek audio. Kawałek audio potrzeba mi. Kawałek audio. Z czego by tu puścić audio? Mam gdzieś tu jakiś taki player. Taki o. O to generatorek weźmy, tylko kawałek przewodu sondy, gdzie jest sonda od generatorka, musimy się wpiąć z sondą, o, aż tam jest. Puścimy sobie sygnał taki niecały 1 kHz, na przykład tam 400 parę herców sinus. Dobra, tutaj jakieś takie to herców 200, czekajcie, 1 kilo i tutaj zejdziemy, no tam 800 herców z generatorka. Momencik, już tutaj się zaczyna robić kabli dużo na tym. Okej, no dobra, tu mamy sygnał audio, tutaj. Podłączmy minus. No, się odstroiliśmy trochę. Ale to nie szkodzi. 93 częstotliwość nadawcza. Uwaga, puszczam sygnał. Słychać. Moment, głośniej zrobimy. Radio słychać, a w tym się odstraja. Moment. Tu jeszcze możemy sobie, bo tu jest wejście audio, tu. Zobaczcie, jest. Pięknie to pracuje. Nie widziałem, że aż tak będzie dobrze. Tu możemy sobie amplitudę regulować tego sygnału. Dobra, ja może do PR-ka tu dotknę. O tym, o. Nie jest źle. O. Sygnał audio podany. Ciszej. Głośniej. Ciszej. Głośniej. Ekstra. Sobie zmienimy teraz na 1 kHz. O. Sygnał 1 kHz, trochę spory sygnał jest potrzebny. Ten opornik 100 kΩ,
Po prostu można zmniejszyć na jakieś 50 parę. Ale nie ma sensu. Podłączając tutaj magnetofon nawet prosto od głośnika, tak jak to się kiedyś robiło, na antenie będzie sygnał ekstra. Będzie troszeczkę płynie. I teraz, żeby nie płynąć, żeby to nie płynęło, musimy zrobić do tego metalowe całkowicie pudełko i dokręcić do radiatora stabilizator, który w sumie, no i się robi ciepły, taki letni, powiem, około 40 stopni może mieć. Metalowe pudełko dokręci do metalowego pudełka stabilizator. Jak widać, jest zestrojony teraz 92. Teraz dokładnie sobie zobaczę na SDR-ze. Tak, 91 i 43. Teraz mamy idealnie zestrojony 1 i 2. Trochę napięciem ruszyłem. I co poza tym? Zalać całość parafiną. Wtedy temperatura ani wpływ na cewkę. O, zobaczcie, się odstraja. Widzicie? Nie będzie wpływu na cewkę. Pięknie. Zapracował, fajnie to działa. Ciekawe, jaka to moc jest. O, separator do tego byłby potrzebny. Albo tutaj kondensatorek zmienić na mniejszy, by 75 ohmów, bo odstaja się anteną. Trzeba to praktycznie zestroić z anteną, zrobić w metalowym pudełku, zalać parafino i mamy piracki nadajnik z PRL. Pozdrawiam. Część trzeciej, koniec. Push-pull.